Szanowni Państwo, mamy dzisiaj kolejną znakomitą lekturę, z którą mam nadzieję wszyscy Państwo z przyjemnością się zapoznają. Jestem fanką tej książki, muszę przyznać. Pochłonęłam ją w ciągu dwóch wieczorów i chciałam się podzielić tym entuzjazmem dla tej najnowszej publikacji. Pozwolę sobie tutaj, możemy chyba nie udawać, że się nie znamy i nie lubimy i przez lata już właściwie prawie mogę powiedzieć, że współpracujemy, więc przejdziemy do formuły, w jakiej normalnie rozmawiamy już tak bezpośrednio. Więc mam nadzieję, Ewo, że odpowiesz na pewne pytania dręczące nas, ale żeby do nich dojść, pozwolę sobie taką tezę wygłosić, że ta książka, to jak zresztą wszystkie poprzednie twoje o tematyce polsko-żydowskiej, bo o tym będziemy dzisiaj wyłącznie mówić. Wiecie Państwo dobrze, że dr Kurek ma trzy pasje swoje główne badawcze, czyli wątek żołnierzy wyklętych, zaporczyków, badanie świadomości i duszy rosyjskiej i wątki relacji polsko-żydowskich. I dzisiaj skupimy się na tej ostatniej kwestii, bowiem jej dotyka najnowsza książka Polacy i Żydzi. Problemy z historią. Publikacja, która nas dzisiaj tutaj zebrała. Książka, która powstała, właściwie powstawała przez kilka lat, a składają się na nią publikowane w warszawskiej gazecie w ciągu ostatnich dwóch lat felietony historyczne. Zyskały one sobie olbrzymią renomę i wielu fanów. Wiem, że część z Państwa także, nie wiem czy tutaj zgromadzonych, ale na pewno część z Państwa skrzętnie zbierała te fragmenty, ażeby uczynić swoją tutaj potakiwania. Widzę także własną książkę, to teraz już możemy w komforcie, nie w formie wycinków, zapoznać się z całością. I jednocześnie finałem tej książki jest felieton poświęcony Jedwabnemu. Myślę, że do tego tematu na pewno dzisiaj dojdziemy, który można rzec nie tyle podsumowuje, ale otwiera następną pole do powstania następnej książki. Ja tak uważam przynajmniej, także to jest tak prowokacyjnie tutaj. Zachęcam do tego, żeby ona powstała. I teraz co chcę o tej tezie wyjściowej. Na pewno jest to tak, że książki dr Kurek obalają powszechnie przyjęte i funkcjonujące w naszej świadomości mity na temat relacji polsko-żydowskich. Jednym z takich mitów jest sformułowanie, które zaraz postaram się przedstawić i chciałabym, ażebyśmy od tego może zaczęły naszą rozmowę. Nie będę poruszać kwestii historycznych, tutaj zachęcać do tego, bo nie zdążymy. Jak gdyby historycznie, tak? Te tysiąc lat historii wzajemnej zostało znakomicie zanalizowane w poprzedniej, dużej, obszernej książce, więc to zostawmy. Tutaj na plan pierwszy wysuwają się jednak kwestie związane z latami 39-45 w tej publikacji najnowszej. I ta teza, do której dochodzę w tej chwili. Otóż ten mit, z którym borykamy się jako Polacy, szczególnie jako warszawiacy, łodzianie także, lubliniacy. Otóż instytucja getto jako zamach na wolność Żydów. W chwili tworzenia, powstawania gett w Polsce podczas II wojny światowej, czy tak w istocie było? Że był to zamach na wolność Żydów, że od początku tak było przez nich postrzegane i jak zmodyfikowało się to postrzeganie tej instytucji getta w ciągu przebiegu II wojny światowej. To jest coś, od czego proponuję rozpocząć. To znaczy, ja może powiedziałabym inaczej, że dotykając na przykład sprawy getta, czym było getto, to przez te 70 lat od zakończenia II wojny światowej trzeba powiedzieć, że środowiskom żydowskim udało się bardzo dobrze zakłamać dwie rzeczy. Jedną z prawd to jest właśnie getto. Getto, które poszło w świat jako forma represji Niemców wobec Żydów,
i że Żydzi od 1939 roku byli prześladowani. Jedną właśnie z tych form prześladowań i tak dalej, to były getta. I teraz wczytanie się w źródła żydowskie no obala ten mit. To nie trzeba już nawet sięgać do polskich źródeł. Wystarczy wnikliwie poczytać dla państwa warszawiaków. Zachęcam do lektury dzienników Czerniakowa, dzienników, które nieopatrznie zostały przez przygotowane i wydane bardzo dobrze w 1982 roku w stanie wojennym. I jeśli się czyta Czerniakowa, to od pierwszych stron, bo Czerniakow był przewodniczącym Judenratu, był szefem gminy żydowskiej, od 1941 roku otwartym tekstem bodajże 19 maja 1941 roku Czerniakow zapisuje, że dziś z rąk Niemców odebrałem nominację na burmistrza autonomii żydowskiej w Warszawie. I to jest, proszę państwa, ten moment, który dla mnie, dla historyka, jak to przeczytałam, bo postawił pytanie. Autonomia żydowska. Przewodniczący Judenratu mówi, że został mianowany. No i wtedy po prostu jeszcze raz i jeszcze raz przeczytałam Czerniakowa i cały szereg innych źródeł. I to się wszystko układa w bardzo czytelną całość. Zwłaszcza, że na ten trop, że tak to mogło być, naprowadziła mnie również żydowska filozof, profesor Kalambi, którą zawsze wspominam w moich książkach, którą Żydzi amerykańscy zaszczuli, to ona w swojej książce Eichmann w Jerozolimie w roku 1961 uchyliła rąbka tajemnicy. Bo mamy do czynienia w tym wypadku, jeśli chodzi o getta, to jest to pierwsze wielkie kłamstwo, które Żydzi lansują na świecie, żeby ukryć prawdę. I druga prawda, którą środowiska żydowskie też od 70 lat skrzętnie ukrywają, to jest udział Żydów w Holokauście, udział Żydów w zagładzie własnego narodu. Jeśli chodzi, ja to wspominam, cytuję go nawet chyba w obu książkach, Eli Wiesel, noblista, który około roku 81-82 napisał, że na temat zagłady Żydów historycy nie mają prawa już prowadzić badań, że prowadzenie badań nad zagładą Żydów prowadzi do unicestwienia historii. Co jest oczywiście bzdurą wierutną, proszę państwa. Bo chodziło o co? Chodziło o to, że my Żydzi stworzyliśmy obraz wojny, II wojny światowej, szczególnie w Polsce, taki, jaki nam pasuje. I to ma być światu do wierzenia podane, a historycy mają milczeć. No i tak to, proszę państwa, jest. Jak widać, ja od 30 lat zajmuję się stosunkami polsko-żydowskimi. Historia nie została unicestwiona, póki ja, co, ja też mam się dobrze, więc tak to jest. Żeby nie przedłużać, proszę państwa, tutaj, bo chciałabym trochę zostawić czasu na zadawanie pytań, bo na pewno państwo macie wiele pytań, a wszystkie te tezy przedstawiłam w książce. Więc właśnie jeśli chodzi o prawdę historyczną, to są te dwa newralgiczne momenty. I teraz zadajemy sobie od lat pytania, dlaczego strona żydowska kłamie? Dlaczego strona żydowska robi wszystko, żeby to zafałszować, żeby ukryć? I żeby zrozumieć, proszę państwa, mentalność jakiegokolwiek narodu, tak samo Żydów, trzeba sięgnąć do ich mentalności wypływającej z religii, z prawa, z tego typu właśnie pokładów. I udało mi się w trakcie rozmowy z Żydami uzyskać odpowiedź również na to pytanie i tak naprawdę to wybieram się co roku, ale w przyszłym roku chyba pójdę na Święto Purim do synagogi, żeby usłyszeć. W Święto Purim w synagodze rozpamiętuje się
uczynek Hamana. Haman, w skrócie rzecz ujmując, to jest Księga Ester w Starym Testamencie. Jeśli ktoś z Państwa chce szerzej o tym poczytać, to można sięgnąć do Starego Testamentu. Historia była w każdym razie taka, że król perski miał doradcę Hamana. Haman postanowił wymordować Żydów. Piękna dziewczyna, Estera została kochanką czy królową, wszystko jedno, ocaliła tych Żydów. I w Piśmie Świętym stoi, że na końcu, że Żydzi wymordowali 60 czy 80 tysięcy Persów. A Hamana powiesili. I w synagogach każdego roku od 2,5 tysięcy lat, proszę Państwa, więc to nie jest tak, że to jest jakiś tam zwyczaj, który powstał. 2,5 tysiąca lat każdego roku, przez 2,5 tysiąca lat każdego roku w synagodze odprawiane jest nabożeństwo i jak rabin wymawia słowo Haman, to krzyczy Haman, Haman, okrutnik, mówiąc dzisiejszym językiem antysemita i ble, 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 ble. Natomiast jak czytana jest ten fragment ostatni, że Żydzi wymordowali 70-80 tysięcy Persów, to rabin czyta to szeptem, tak żeby nikt nie słyszał. I to jest cały czas, proszę Państwa, mamy do czynienia z tym samym, że Żydzi o cudzych grzechach, popełnionych czy niepopełnionych, krzyczą na cały świat głośno, żeby wszyscy słyszeli. O swoich zbrodniach cichutko, nie wolno o tym mówić. Bo proszę Państwa, próba podjęta przez Żydów, próba w 1939 roku zbudowania na polskich ziemiach autonomii żydowskiej jest zbrodnią przeciwko narodowi polskiemu. Polacy walczyli, bili się, krwawili. Według wyliczeń Szymona Datnera, historyka żydowskiego, podkreślam, nie polskiego, żydowski historyk nieżyjący już Szymon Datner wyliczył, to też były wskazówki dla mnie do badań, że między rokiem 1939 a 1942 na 10 ginących obywateli Rzeczpospolitej 9 było Polakami, a tylko 1 Żydem. Ten wskaźnik zmienia się dopiero w 1942 roku, że na 3 ginących Żydów ginęło 2 Polaków. Z tym, że cały świat wie, że Żydzi cierpieli, Żydzi ginęli. O nas nikt nie wie. Więc to jest dalej od 2,5 tysiąca lat ta sama pedagogika zakłamywania historii, krzyczenia o cudzych, powtarzam raz jeszcze, grzechach popełnionych czy niepopełnionych i milczenie o swoich. Sza o tym, co złego Żydzi zrobili, nie wolno mówić. I proszę Państwa, ja myślę, że ja po tylu latach podchodzę do tego spokojnie. Jedyne co jest przerażające dla mnie, to stosunek państwa polskiego do tematu, że my pojedynczy obywatele nie mamy siły przebicia. Natomiast państwo polskie do 1989 jest usprawiedliwione, bo była komuna. Natomiast po 1989 roku żaden rząd nie prowadził polityki historycznej odkłamywania tej historii, tych bzdurnych oskarżeń wobec Polaków. I tu jest w zasadzie rzeczywiście, my Polacy musimy się bić w piersi, że tego nie pilnujemy. Trochę to, proszę Państwa, jest tak, że moja córka tu siedzi na końcu, sprzedaje książki. Jak była w podstawowce, miała taką ulubioną książeczkę historia w żartach czy coś takiego. I tam był świetny żart. W XVI wieku siedzi sobie szlachcic i pleban na pagórku i z daleka widać, że ktoś tam orze pole. I ten pleban mówi do szlachcica: to heretyk, on przystał do lutra, trzeba by mu tam przyłożyć. Na co szlachcic mówi: plebanie, wypijmy se lepiej piwa. Trochę tak jest, że to jest ta nasz styl, nasza mentalność, ale no musimy się, proszę Państwa, obudzić i to ja no akurat nie do Państwa, tylko tu już
mamy nowy rząd, mamy nowe władze i naprawdę trzeba zacząć dbać o dobre imię Polski i pokazać naprawdę te dwa elementy zakłamania. Ja kiedyś miałam wykład w Stanach Zjednoczonych. Młodzi ludzie usłyszeli, że Polacy za ratowanie Żydów płacili śmiercią. Ci młodzi ludzie powiedzieli tak, to po co ci Polacy ratowali Żydów? To jest niepojęte, świat też o tym nie wie. Encyklopedie żydowskie kłamią, nigdzie nie jest napisane, że Polacy płacili. Więc tu jest po prostu przedsiębiorstwo, po prostu zakłamania, z którym mamy 70 lat do czynienia. No, trzeba na tym spokojnie do tego podejść i odkłamać to wszystko. To w ramach odkłamywania w takim razie. Chciałabym podrążyć troszeczkę temat, o którym wspomniałaś przed chwilą. Mianowicie wina żydowska wobec własnego narodu. Bo czym innym jest kwestia pojmowania autonomii wobec narodu polskiego, to prawda, jest coś, to co przyjmuje to wobec Polaków. Tak, to jest wobec Polaków. Natomiast kolejnym mitem, który moim zdaniem obalasz skutecznie w książce, jest takie powszechnie wygłaszane przekonanie, że wyłącznymi katami narodu żydowskiego byli nie Żydzi. Tymczasem pojawia się tutaj masa przykładów zachowań właśnie skierowanych przeciwko narodowi żydowskiemu i chciałabym, żeby to tutaj mocno wybrzmiało. W jaki sposób przebiegały te działania eksterminujące naród żydowski wobec niego samego? No w Warszawie, proszę Państwa, to było tak, że oczywiście ja to opisuję w książkach, ale to włos się jeży. Jak te autonomie były zarządzane? Mówi się, getto głodowało, ale rzadko kto pisze i mówi o tym, dlaczego głodowało. Mówi się, że to były represje niemieckie. Proszę Państwa, Judenrat, czyli Żydzi, dostali w 1940 roku prawo ściągania podatków od ludności zamieszkującej autonomię żydowską. I jak się sięgnie do Ringelbluma, to Ringelblum to jest kronikarz getta warszawskiego, pisze, że nigdy, że podatki były tak wysokie, że ludzie po prostu nie byli w stanie ich zapłacić. Judenrat, czyli ci Żydzi zarządzający autonomią żydowską w Warszawie, opodatkowali chleb, proszę Państwa. Dlatego ludzie umierali na ulicach, a policja żydowska i Judenrat żyła tak i myślała o otwieraniu kasyn. To nie ja wymyśliłam to otwieranie kasyn. To jest w dziennikach Czerniakowa, który zanotował, że Żydzi chcą otworzyć kasyno. Niemcy powiedzieli, że nie wypada w tak trudnych czasach. To nie są moje słowa, proszę Państwa. Wystarczy sięgnąć do roli Żydów, w mordowaniu Żydów krzyczą żydowskie źródła. Jeden z artykułów, który napisałam w obronie profesora Jasiewicza, któremu wytoczyli jakieś tam procesy i próbowali wyrzucić z pracy, to jest głos zamordowanych Żydów. I mogłabym tu mówić od kilka godzin, ale najbardziej takim wstrząsającym jest przetłumaczony na polski pieśń o zamordowanym narodzie żydowskim Itzhaka Katzenelsona. Jeden z wierszy brzmi mniej więcej tak. Jam jest ten, który to widział, który przyglądał się z bliska, jak starców, myśli brodych, kobiety i dzieci, oprawca na wozy ciskał. Z gwiazdą Dawida na czapce i opisuje tą policję żydowską. Nie tylko policję, zresztą pogotowie ratunkowe łapało Żydów i ładowało do wagonów. I kończy ten wiersz słowami i ręce załamywały ze wstydu i hańby. Rękami Żydów zadano śmierć Żydom. Ja, proszę Państwa, piszę w książkach i mówię, że 3,5 miliona Żydów, zadaję pytania, może ktoś kiedyś wyliczy, ile Niemcy musieliby użyć wojska, policji, żeby wyłapać tych ludzi. Tych ludzi wyłapali Żydzi. Szapoba dla Polańskiego, który w swoim filmie Pianista oddał rzeczywiście taką atmosferę getta, ale mało kto zwraca na to uwagę. Jak Szpilmana prowadzą do wagonu już na śmierć z rodziną,
z szeregu wyciąga go kto? Policjant żydowski. On jest ubrany w mundur. W mundur. Żydzi w Ameryce mówią, że to Polacy. Polaków w getcie nie było. To byli policjanci żydowscy. Wystarczy też wziąć, proszę Państwa, to włos się jeży na głowie. Kronika getta łódzkiego. Opublikowana, zresztą napisana, zapisywana w języku polskim, opublikowana w 1965 roku. W tej chwili egzemplarze gdzieś tylko w bibliotekach można. Dzień po dniu opisane, ja w niektórych książkach fragmenty daję. Dwóch Niemców brało udział w załadowaniu każdego pociągu. O 7 rano przychodziło dwóch SS-manów, sprawdzało, czy wszystko gra. Maszynista polski czy niemiecki wiózł Żydów na śmierć. Oni doskonale wiedzieli, że ci ludzie idą na śmierć. Sami załadowali w Łodzi swoje dzieci do 10 roku życia do wagonów. Ja w książce daję któreś zdjęcie, znalazłam, jak nauczycielka ładuje te dzieci do wagonu. To są rzeczy niewyobrażalne. I Żydzi oczywiście chcą to ukryć przed światem. Czy im się uda? Na pewno się nie uda. To jako historyk mówię z całą mocą, może jeszcze 5, 10, 20 lat świat się dowie, jak było naprawdę. Bo nie jest możliwe okłamania świata na całą przyszłość. A chciałam dopytać jeszcze o rolę Czerniakowa. To postać taka w tej chwili niekiedy przedstawiana w przedziwny sposób, z sugestią, że jego rola była rolą spiskowca, że poświęcając część populacji chciał uratować wszystkich, że był rodzaj gry, tak, pomiędzy nimi a władzami, czy też pomiędzy Judenratem, a władzami niemieckimi stolicy. Czy to daje się ta teza w ogóle obronić? Jestem po pobieżnej wprawdzie lekturze obszernych fragmentów jego pamiętnika i zupełnie nie odniosłam takiego wrażenia. Natomiast może czegoś nie doczytałam. Może to jakieś argumenty można popierające te tezy przedstawić. Znaczy, Czerniakowowi trzeba przyznać jedno, że prawdopodobnie wszystko wskazuje na to, że to był jego pomysł budowy autonomii żydowskich w Warszawie. W sensie politycznym może miał rację, bo wychodził z założenia, że Polacy nigdy nie podzielą się państwem z Żydami, tak? Ale jeśli przy Niemcach zbudują autonomię, to Niemcy kiedyś odejdą, a tu fakt będzie dokonany. I trzeba przyznać mu jedno, że na pewno to są bzdury. Historycy żydowscy w tej chwili podnoszą sprawę, że Czerniakow w swoich wspomnieniach konspiracyjnie coś zapisywał, że on konspirował, że to nie ma śladu, proszę Państwa, otwartym tekstem pisał o wszystkich sprawach. Na chwałę Czerniakowa trzeba powiedzieć, że on jeden z całej, spośród wszystkich Judenratów, wszystkich autonomii żydowskich w Polsce, on jeden nie podpisał rozkazu wywożenia warszawskich Żydów na śmierć. Wybrał samobójstwo. Zrozumiał, że jego polityka zbankrutowała, że już jest ściana, jednak nie podpisał tego rozkazu i powtarzam, inni, we wszystkich innych autonomiach żydowskich przewodniczący Judenratów podpisywali zgodę na wywożenie 5, 10, 15 tysięcy dziennie Żydów do gazu. Więc to na jego chwałę. Natomiast ocena jego jako człowieka, no trzeba zacząć od tego najpierw, że był senatorem Rzeczpospolitej. Jako senator Rzeczpospolitej miał obowiązek być wierny złożonej przysiędze. Oczywiście nie był wierny, jak weszli Niemcy do Warszawy. W zasadzie jak się czyta dzienniki, to jest tylko kontakty z Niemcami. Jeden raz pojawia się prezydent Starzyński, jak Czerniakow odbiera nominację na przewodniczącego gminy. A potem nawet nie odnotował aresztowania Starzyńskiego. Jak się czytacie te dzienniki, to ma się wrażenie, że rzecz dzieje się między Żydami i Niemcami w jakiejś Warszawie na Marsie, ale nie w mieście, które jest stolicą Polski.
Czyli przechodzi do takich tylko relacji niemiecko-żydowskich i Polaków ma głęboko w nosie i sprawy Polski i polską wojnę i te wszystkie rzeczy. I to bardzo widać. Jeśli żydowscy historycy mówią, że on konspirował, to chciałabym zobaczyć zdanie, które można by przypisać konspiracji. Zresztą Marek Edelman wielokrotnie i inni Żydzi mówili, że Czerniakow bał się konspiracji, nie chciał o tym słyszeć, ani tych gazetek, ani żadnej konspiracji nie uważał za słuszną, bo mogłaby getto na coś tam narazić. Druga sprawa, jeśli historycy żydowscy mówią, że Czerniakow konspirował przed Niemcami, no to pytanie na przykład, dlaczego otwartym tekstem napisał, że Niemcy zażądali od niego spisu ochrzczonych Żydów, mechesów tak zwanych, i on tę listę kazał gminie żydowskiej przygotować, archiwum, i podał Niemcom listę wszystkich Żydów chrześcijan. Proszę Państwa, to jest zbrodnia nieprawdopodobna, nie tylko warszawskich Żydów, wszystkich Żydów europejskich. Zaczęło się od Austrii, nie pomnę w tej chwili nazwiska, gdzieś w książce jest Leven jakiś tam Żyd, przewodniczący gminy żydowskiej w Wiedniu. Już od 1935 roku, 1936, już potem jak weszli, jak po Anschlussie w 1938, ściśle współpracował z Gestapo i podał Niemcom całą listę Żydów mieszkających w Wiedniu, również Żydów wychrzczonych. I to mamy odpowiedź na pytanie, bo długo jako historyk zastanawiałam się, co robił proboszcz gminy, proboszcz parafii Wszystkich Świętych w getcie. Do końca istnienia getta Kościół działał. To samo we wspomnieniach księdza Platersberga, który był wikarem w kościółku. Dziś na Alejach Solidarności stoi ten kościółek. Co oni robili? Ano robili to, proszę Państwa, że Czerniakow i gmina żydowska podsunęła Niemcom całą listę wychrzczonych Żydów. Zauważmy, wychrzczonych. Czasem bywało tak, że rodzina była od trzeciego pokolenia chrześcijanami. I z donosu Gestapo przychodziło, z donosu gminy żydowskiej i Czerniakowa przychodziło do domu Gestapo, dawało 10 minut na spakowanie, zabierało do getta. Także proszę Państwa, to jest niekończąca się historia. To dla mnie było w ogóle szokiem, że te dane przechowywane były w gminie żydowskiej skrzętnie przez kilka pokoleń, czyli krótko mówiąc lista osób, które przeszły na wiarę katolicką, cały czas funkcjonowała w dokumentacji, prawda? Bo to stąd się wzięły natychmiast te listy. Bo były archiwa żydowskie. W całej Polsce, bo również od tej strony prowadziłam badania przy książce o ratowaniu dzieci żydowskich w klasztorach, nie było w Polsce kościoła, proboszcza, który jakiemukolwiek Niemcowi udostępnił księgi parafialne. Koniec. Niemcy nie mieli do tego wstępu. Proboszcz prędzej spalił te księgi niż pokazał Niemcom. A tutaj po prostu Czerniakow z otwartym tekstem w grudniu 1939 roku pisze, że właśnie, że lista mechesów została przekazana do Gestapo, a potem kilka dni później, że kolejki, tabuny mechesów, czyli tych ochrzczonych Żydów, chrześcijan pochodzenia żydowskiego, do niego z pretensjami, z awanturami, bo no wiadomo, ludzie się buntowali, proszę Państwa, często nawet nie wiedzieli ci ludzie, że ich dziadkowie się byli Żydami. Od drugiego, trzeciego pokolenia już funkcjonowali jako katolicy i stracili życie, bo to był dla nich wyrok śmierci oczywiście. Także dotykamy całego szeregu rzeczy i tematów, o których mówią nam żydowskie źródła, bo dlatego, że ja w tych wszystkich książkach, jeśli Państwo zauważyliście, czy w odcinkach, czy w książkach,
Piszę na podstawie źródeł żydowskich. Dlaczego? Dlatego, że to też było doświadczenie. W 1998 roku zrobiłam film dla drugiego programu telewizji o dzieciach żydowskich ratowanych w klasztorach. Jak poszło to w telewizji, pierwszy telefon dostałam od pana, który był wtedy przewodniczącym gminy żydowskiej, już nie pamiętam jak się nazywał. Pogratulował mi i powiedział, roześmiał się i powiedział, no wreszcie znalazła pani na Żydów sposób. Ja mówię, Żydów, tak? Chodzi o to, że powiedział, no proszę pani, żeby powiedzieć, że pani kłamie, to trzeba powiedzieć, że wszyscy Żydzi w tym filmie kłamią. Rzeczywiście na 51 minut filmu dwie minuty mówią Polacy, a resztę mówią Żydzi. I to jest jedyny sposób, dlatego że z jednego powodu, że Żydzi nie mogą kwestionować tych badań, to po drugie, ale przede wszystkim i po pierwsze, że Polacy, ani nasi przodkowie nie mieli pojęcia, kim byli Żydzi, co się działo w czasie II wojny światowej. Polacy nie wiedzieli, co się działo w gettach. Naprawdę, to wynika nawet z dokumentów Komendy Głównej Armii Krajowej. Życie za murami było dla Polaków niedostępne. Pojedynczy, odważni ludzie gdzieś tam się pojawiali, czymś handlowali, ale o co w tym wszystkim chodziło, to Polacy na pewno nie wiedzieli. I na te pytania odpowiadają tylko i wyłącznie źródła żydowskie. Chciałabym jeszcze nawiązać do takiego najbardziej chyba powszechnego mitu, który cały czas nasze sumienia ma poruszać i drążyć. Mianowicie, że Polacy zrobili zdecydowanie za mało dla ratowania Żydów. Że należało się zachować inaczej, że my jako naród nie sprostaliśmy tej sytuacji, wobec której zostaliśmy postawieni. Proszę Państwa, to znowu są żydowskie głupoty. Dlatego, że według Żydów prawo żydowskie to mówi i mówi to żydowska tradycja i religia. Żyd nie ma prawa narażać własnego życia dla ratowania żadnego człowieka. Ani Żyda, a tym bardziej goja. I jeśli słyszycie Państwo te bzdury, to zawsze trzeba zadać Żydowi pytanie. A ilu Polaków Żydzi uratowali? Musimy mieć świadomość, że w 1939 roku pół Polski zajęli Sowieci. I tam Żydzi mogli Polaków ratować. Nie znam, zajmuję się 30 lat badaniami. Nie znam sytuacji, proszę Państwa, w której Żyd zaryzykowałby dla Polaka własne życie, czy nawet majątek, czy cokolwiek, czy pomógł Polakowi, ocalił go przed wywiezieniem na Sybir. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, piszę o tym w książkach i trzeba zawsze w tym wypadku przypomnieć. Są dwa prawa żydowskie, które powinny zamknąć Żydom usta na ten temat powieki. I zawsze trzeba im to przypominać. Pierwsze prawo żydowskie, które obowiązuje od II wieku po Chrystusie, czyli obowiązywało w czasie wojny 1800 lat, powiada, że w razie niebezpieczeństwa wspólnota żydowska może poświęcić część życia swoich członków, żeby ratować resztę. I drugie okrutne prawo, które mówi, że Żyd dla ratowania własnego życia może wydać na śmierć wszystkich. Żonę, męża, Polaków, Chińczyków, Żydów, kogokolwiek. Bo ma jeden obowiązek, ratować swoje własne życie. Więc jak naród, który przede wszystkim ma ratować swoje własne życie, może oskarżać nas, że za mało umieraliśmy dla Żydów. Przepraszam, to jest ten żydowski obrzydliwy relatywizm. Ja w książce Poza granicą Solidarności, ta za mała była, więc nie dałam tego tekstu, jeden z Żydów, przyzwoity człowiek, ściągnął mi z Izraela tę ustawę. I w Izraelu od 1950 roku obowiązuje ustawa oparta właśnie na tych dwóch prawach. Ustawa, która mówi, że jeśli przed sąd Izraela doprowadzony zostanie Żyd, który wydał na śmierć iluś tam Żydów albo ich zabił na osobiście, albo oddał Niemcom, ale powie, że tak, uczynił to po to, żeby ratować inną grupę ludzi, z sądu Izraela wychodzi wolny. Jeśli przed sądem Izraela stanie Żyd, policjant żydowski,
przewodniczący Judenratu, czy ktokolwiek, kto mordował Żydów i powie, tak, zamordowałem 10 tysięcy Żydów, ale zrobiłem to po to, żeby ratować własne życie, z sądu Izraela wychodzi wolny. Mamy, proszę Państwa, Anno Domini 2015, czyli od zakończenia wojny minęło 70 lat. Czy słyszał ktoś z Państwa, żeby jakikolwiek policjant żydowski został osądzony w Izraelu i ukarany? Ja słyszałam w Izraelu tylko o samosądach, ponieważ od 50 roku jest ta ustawa, jest prawo w Izraelu, która chroni tych bandytów. Żydzi, którzy rozpoznali na przykład takiego bandziora z policjanta z getta warszawskiego, łódzkiego czy krakowskiego, dopuszczali się samosądów, bo wiedzieli, że prawo żydowskie ich nie dosięgnie. I naród, który ma takie zasady, ma takie prawo, ma czelność rozliczać nas, że za mało Polaków umarło dla Żydów, przepraszam. Zastanówmy się, my Polacy. Po prostu na te oskarżenia to nawet nie ma sensu. Na pewno nie wolno nam mieć wyrzutów sumienia. Co, mamy się wstydzić za naszych dziadów, że wybrali życie i dzięki temu my żyjemy, że nie oddali życia za Żydów? No, proszę Państwa, trzymajmy się tego, miejmy świadomość, jaka jest religia żydowska i jakie jest prawo żydowskie i nie zwracajmy uwagi na te głupie żydowskie oskarżenia. Zanim oddamy Państwu głos, jeszcze jedna kwestia, o którą chciałabym zapytać. Mianowicie, mówię, jeden z takich mitów obiegowych. Historia Żydów po II wojnie światowej została napisana w sposób obiektywny przez reprezentantów całego narodu żydowskiego. Nie można z nią w związku z tym polemizować. Jest czymś, co po prostu należy przyjąć, tak? Kto tak naprawdę napisał historię Żydów po II wojnie światowej? Z czym mamy do czynienia? Z jaką materią pani, ty jako historyk miałaś kontakt? Proszę Państwa, tak, ja powiedziałabym, że dramat Żydów trzeba postrzegać w kilku aspektach. Po pierwsze, pamiętać, że te Judenraty, o których mówimy, ci policjanci żydowscy, pracownicy gestapo, bo takie gestapo było przecież na Leszno 13, była oficjalna komórka gestapo w Autonomii Żydowskiej w Warszawie. To byli Żydzi zasymilowani. To byli Żydzi, którzy mówili po polsku. Natomiast rzesze Żydów, 85% Żydów przed wojną, to byli Hasydzi. I wymordowany został właśnie ten, ja nazywam ich zresztą z wielką miłością, biedne Joski chude. Ludzie, którzy nie znali polskiego, żydowska biedota doprowadzona właśnie do biedy przez kahały, które ściągały podatki. Ludzie wysiedlani z małych miasteczek w 1939-1940 roku po to, żeby zbudować. Oni zostali zamordowani i oni cierpieli głód w getcie, dlatego że musieli zapłacić od każdej kromki podatek. Ocaleli tylko oprawcy, proszę Państwa. Ocaleli ludzie, którzy byli wysoko postawieni w Judenratach, byli spolonizowani. Ja nawet daję statystykę, pisze o tym Ringelblum. Głównie ci oprawcy żydowscy to byli głównie adwokaci. Ciekawe. Adwokaci, policjanci, wojskowi w łódzkim getcie. Lekarze zdaje się też. Proszę? Lekarze zdaje się też. Lekarze z pogotowia ratunkowego i z innych. Czyli po prostu tak Żydzi zasymilowani. I to tylko oni mieli szansę na ratunek, bo oni znali język polski. Oni mogli się w końcu z tego getta ewakuować tuż przed powstaniem w Warszawie czy w Łodzi. Też jakoś i oni przetrwali. Zresztą Ben-Gurion w 1946 roku, cytuję to w jednej z książek, w 1946 roku Ben-Gurion do polskich Żydów powiedział otwartym tekstem: gdybyście nie byli ostatnimi łotrami, nie stalibyście tutaj przede mną, bo reszta zginęła. Nawet popatrzeć na historyków, to ten
Itzhak Katzenelson, którego wiersz cytowałam, zginął oczywiście w getcie. Zginął Ringelblum. Zginął profesor Meir Bałaban. Wszyscy Żydzi, przyzwoici ludzie, czy prawie wszyscy zginęli. Głos po wojnie mieli ci Żydzi, którzy sprawowali władzę w autonomiach, ci oprawcy i oczywiście robili wszystko, żeby tę prawdę o swojej roli ukryć. I druga grupa Żydów, która miała głos, to byli Żydzi komuniści, którzy przyszli do Polski i przedostali się na Zachód ze Związku Radzieckiego. Więc to jest sytuacja, ja zresztą tę książkę Polacy, Żydzi, problemy z historią kończę słowami o takim, że właściwie my Polacy o tych Żydach zamordowanych, biednych musimy pamiętać, bo nawet jak pójdziemy do Muzeum Żydów Polskich, to nie ma słowa o tym, że 85% polskich Żydów to byli hasydzi w hałatach z pejsami. Nie ma ich zdjęć, nie ma śladu po nich. To głębsza sprawa. Żydzie zasymilowani wstydzili się naszych hasydów. Dla nich to była sekta, to był Taliban, jak niedawno jedna z Żydówek powiedziała do mnie w rozmowie, że polscy Żydzi, ci hasydzi to był Taliban, to była ciemnota żydowska. Wszystko jedno to byli ludzie, proszę Państwa. W getcie na przykład wśród tych Żydów zasymilowanych chodziło powiedzenie, że motłoch musi zginąć. Motłoch, czyli ci hasydzi. Także to jest inna bolesna sprawa. Ja myślę, że historycy żydowscy mają wielkie zadanie, bo to w końcu oni pamiętać powinni o swoich ponad prawie 3 milionach polskich Żydów zamordowanych, właśnie tych hasydach. No, a Żydzi komuniści, którzy przyszli z Moskwy, no to nie ma szkoda słów, co mówić o historii uprawianej przez komunistów. Czy to komunista, czy to Polak, czy to Żyd, czy to Chińczyk, to też kłamie, bo kłamstwo jest wpisane po prostu w rządy, czy prowadzenie historii przez lewaków i komunistów i mamy to po dziś dzień, to szkoda czasu na to. Natomiast proszę Państwa, chciałabym powiedzieć, że tę książkę kończę artykułem Jedwabne anatomia kłamstwa. I to jest rzecz, którą my, Polacy, musimy w końcu doprowadzić do końca. Dlatego, że tu siedzi na sali pani, która znała świętej pamięci Jagnę i Anetę. Dwie Polki, które mieszkały w Londynie, zrobiły 10 lat temu zrobiły film The Other True, Inna Prawda. Właśnie pokazując światu po angielsku film, pokazując problemy polsko-żydowskie. No niestety zmarły obie młoda. Tak się to stało, ale równo 10 lat temu, w 2005 roku, była prapremiera tego filmu w teatrze w Londynie. I poproszono mnie o takie słowo wstępne do tego filmu, dlatego że autorzy i producent powiedzieli, ty sobie poradzisz, bo był ambasador Izraela i dziennikarze izraelscy. I ja tak stanęłam, powiedziałam krótki wykład i oczywiście wiedziałam, że pierwsze pytanie będzie o Kielce Jedwabne i na to pytanie odpowiedziałam. Ja jestem Kielczanką, więc tak, w Kielcach stało się, co się stało, w Jedwabnym stało się, co się stało. I spacyfikowałam tych dziennikarzy, potem poszło gładko. I dziś tak sobie myślę, że to też jest i moja wina, i mój grzech, i nas wszystkich, że do tego Jedwabnego kupiliśmy tak wszyscy my Polacy. Ja sama osobiście i prezydent, i politycy, i historycy kupiliśmy to historyczne kłamstwo z Jedwabnym. To wstrzymanie, dopuściliśmy do wstrzymania ekshumacji. Czyli daliśmy sobie się po prostu wmanewrować w rozpowszechnianie o nas kłamstwa. Ja tu dla Państwa myślę, że w najbliższym czasie po prostu
doprowadzimy do wznowienia ekshumacji i do wyjaśnienia sprawy Jedwabnego. Bo w 2001 roku te ekshumacje zostały wstrzymane na prośbę Żydów, którzy krzyczeli, że to jest niezgodne z religią żydowską, to jest niezgodne z prawem żydowskim i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I to jest, na tym jest zbudowane po prostu kłamstwo. Dlatego, że i tu jest błąd państwa polskiego, bo po pierwsze to tu jest Polska i tu obowiązuje prawo polskie, nie żydowskie. Po drugie, jeśli już państwo polskie chce być tak eleganckie względem Żydów, to należało poprosić o ekspertyzę rzeczywiście autorytety od prawa i religii żydowskiej. Zalało mi się tu wodą, ale ja tu pozwolę sobie, zrobiłam ksera dla państwa 20 kopii o ekshumacji. To wychodzi takie gmina żydowska w Warszawie. Gmina żydowska w Warszawie wydaje taki kwartalnik, kolbojnik. I proszę państwa, w grudniu ubiegłego roku ja trafiłam na ten kolbojnik. Trafiłam na ten kolbojnik trochę. Obiecujemy, że skan zostanie opublikowany. Ale proszę państwa, fragment tego artykułu ja daję w książce, w tym artykule Jedwabne anatomia kłamstwa. Najważniejszy fragment jest podany w tej książce. I to jest podstawa prawna do tego, żeby zmusić, czy zobowiązać ministra sprawiedliwości, czy prezydenta, nie wiem kto jest władny w tym, żeby cofnąć decyzję i przystąpić natychmiast do ekshumacji. Bo prawo żydowskie i religia żydowska mówi, że w takiej sytuacji należy dokonać ekshumacji i przenieść szczątki na cmentarz. Tu w tym artykule przywołane są autorytety właśnie żydowskie i koniec. I trzeba tę decyzję cofnąć. I ja myślę, że trzeba zmobilizować takie organizacje społeczne. Tu Solidarnych 2010 mam za sobą, rozumiem, że po prostu musimy zbadać, co tam jest. Bo przyznam szczerze, że pierwsze to było, że trafiłam na ten kolbojnik. Współpracuję trochę z Radiem Wnet, bardzo sympatyczni i mili dziennikarze i rozsądni. I pojechaliśmy w sierpniu do Jedwabnego. Do Jedwabnego, żeby zobaczyć na taką wizję lokalną. Proszę państwa, według prawa żydowskiego szczątki Żydów niepochowane na cmentarzu należy ekshumować i przenieść na cmentarz. A w Jedwabnym sytuacja wygląda tak, że tu jest ta stodoła, 20 metrów po przeciwnej stronie dróżki polnej jest ogromny cmentarz. Czyli wtedy... Cmentarz żydowski. Cmentarz żydowski. Czyli zgodnie z prawem żydowskim należało dokonać ekshumacji i przenieść szczątki na cmentarz. I to jest jedna wielka żydowska chucpa i kłamstwo. Teraz rabin Szudrich, amerykański Żyd, który 15 lat temu gardłował, że nie wolno, że tylko szczątki można przenieść w wypadku powodzi, okazuje się, że po prostu kłamał. Błąd władz polskich polegał na tym, że nie można polegać na opinii jednego żydowskiego, amerykańskiego rabina. Należało zapytać ekspertów. No, ale już teraz nie ma co pytać. Gmina żydowska w Warszawie ogłosiła, że jedynym wyjściem, powtarzam raz jeszcze, działaniem zgodnym z prawem żydowskim i religią żydowską jest dokonanie ekshumacji. I my musimy doprowadzić do tej ekshumacji. Do czasu ekshumacji nie ma w ogóle o czym mówić. Gross wymyślił, że tam leży 1600 zamordowanych Żydów i PN szacuje, że maksimum 300, a może się okazać, że nie ma nikogo. Tylko to jest jedna wielka chucpa. Także proszę państwa, do czasu ekshumacji powstrzymajmy się od brania na siebie jakiejkolwiek winy i od oceny
co się stało w Jedwabnym. Teraz oddamy Państwu głos. Tak. Myślę, że są osoby, które no właśnie, mają ochotę. Może ja zejdę z jednym mikrofonem i będziemy tak na dwie ręce. Bardzo proszę. Pani doktor, ja mam takie pytanie. Od kiedy, bo teraz tak, czy do tych get to Żydzi szli dobrowolnie, czy za każdym razem w asyście policji, czy gestapo, czy jakichś innych sił porządkowych, bo tak mi się zdaje, że tradycja getta, dobrowolnego getta, to już na przykład znamy to z literatury Szekspira, z Kupca Weneckiego. Oni by dobrowolnie zakładali sobie tę autonomię w różnych miastach od średniowiecza i nawet opłacali wartowników. Jest nawet film Kupiec Wenecki, gdzie zamykane jest getto w Wenecji dobrowolnie przecież i tak dalej, i tak dalej. Więc niekoniecznie musiało towarzyszyć tym ludziom gestapo. Oni sami, zdaje się, do tych get szli. To znaczy, proszę Państwa, bo mieli to po prostu zakodowane w kilkusetletniej tradycji. Tak, tylko sprawa jest bardziej skomplikowana w Polsce. Jeśli chodzi o same getta, to też kolejne kłamstwo, że Żydzi krzyczą na świat, że getto stworzyli Żydom Polacy, Niemcy i tak dalej. Nie, getto Żydzi zbudowali sobie sami, bo oni przychodzili, osiedlali się w Europie i w Anglii, i w Polsce, i w Niemczech nie po to, żeby stać się Niemcami czy Polakami, czy obywatelami tych krajów, tylko po to, żeby przetrwać jako naród i stworzyć sobie namiastkę państwa. Więc Żydzi te getta stworzyli sami. Sama nazwa to jest getto Vecchio, od Wenecji rzeczywiście pochodzi. Proszę? Tak, tak, ja piszę o tym, bo to podają żydowskie źródła. Ale sytuacja była inna tutaj, proszę Państwa, dlatego że w 1939 roku Czerniakow zaczyna dogadywać się z Niemcami o budowie autonomii. I powstaje w 1939-1940 rok, powstaje problem, że nie może być 5 tysięcy autonomii. Trzeba tych Żydów skoncentrować w większych miastach. W związku z tym tu z Mazowsza ściągają z małych miasteczek Żydów do Warszawy. W ciągu 2 lat liczba Żydów w warszawskim getcie rośnie z 300 do 500 tysięcy. To samo w Lublinie, to samo na Śląsku, to samo w Krakowie. Żydzi z małych miasteczek nie chcą iść dobrowolnie do dużego getta. Na przykład jeśli sięgniemy do Ringelbluma, Ringelblum opisuje o buntach Żydów. To jest zrozumiałe. Ci Żydzi mieszkają w małych miasteczkach. Tu mają domy, mają znajomych, mają szansę przetrwania, mogą nakarmić dzieci. I wtedy przesiedlenie tych Żydów z małych miasteczek odbywa się. Żydzi proszą o pomoc Niemców. Ringelblum opisuje, że na przykład z Otwocka Żydzi odmówili kategorycznie przesiedlenia do Warszawy. No więc Judenrat ściągnął gestapo i gestapo załatwiło sprawę. Paru Żydów zabiło, paru pobiło i Żydzi z Otwocka poszli do Warszawy. Więc to przesiedlenie przez wieki i zamieszkanie w gettach było dobrowolne. Ale w latach 39-41, bo to wtedy się już utworzyły granice, nie było dobrowolne. Powtarzam raz jeszcze, to przesiedlenie z małych miasteczek do dużych było zbrodnią przeciwko Żydom, dlatego że w małym miasteczku Żyd miał szansę przeżyć. W małym miasteczku miał szansę się ukryć. Przeniesiony do dużego miasta, do Warszawy, umierał po kilku miesiącach z głodu, przykryty gazetami. I tyle. Proszę bardzo. Można? Pan już, przepraszam, najpierw pan. Bo... Nazywam się Żugajewicz. Pani doktor, w jednym z artykułów w Gazecie Warszawskiej opisuje pani łapanki w pierwszych latach okupacji, kiedy to Polacy, żeby nie dostać się w łapy Niemców, zakładają sobie gwiazdy Dawida. Tak.
Czy mogłaby pani w kilku słowach na ten temat coś powiedzieć? Dziękuję. No to właśnie, proszę państwa, tak. To, co wspomniałam już o statystyce profesora Szymona Dattnera, żydowskiego historyka. Niemcy mordowali, łapali Polaków i represjonowali od 1 września 1939 roku. Żydzi do 1942 roku żyli w gettach spokojnie. Nawet w źródłach żydowskich są stwierdzenia, że właśnie powstało getto i Żydzi mówią, że tu intramuros, wewnątrz murów, my spokojnie przeżyjemy. Natomiast powtarzam raz jeszcze, Polaków mordowali Niemcy, zamykali w Oświęcimiu, w innych obozach, wywozili na roboty od 1 września. No Auschwitz dla świata, dla nas to pozwólmy sobie mówić Oświęcim. Wszystko jedno zresztą, ma pan rację, że trzeba pilnować się z tym. Także to jest właśnie kolejne z kłamstw, czy kolejna prawda, którą Żydzi starają się ukryć i krzyczą na świat, że oni byli mordowani od 1939 roku. Nie. Od 1939 roku do 1942 roku spokojnie mieszkali sobie w swoich gettach, zakładali firmy, produkowali dla Niemców w tych firmach odzież dla wojska i co tam Niemcy jeszcze kazali. Umschlagplatz zbudowali sobie Niemcy, Żydzi sami, bo chcieli handel prowadzić światem zewnętrznym. O tym Żydzi nie mówią, ale to w żydowskich źródłach, proszę państwa, to bije po oczach, jak się czyta, to rzeczywiście jest nieprawdopodobne. Tylko nie wiem dlaczego i tu, o ile specjalnie pretensji do żydowskich historyków i Żydów nie mam, no bo jak im religia nakazuje kłamać i mówić tylko o zbrodniach Polaków i innych narodów, no to niech sobie tak mają. Natomiast dramatem naszym polskim jest to, że wśród historyków panuje strach od lat. Boją się, bo my doszliśmy do sytuacji, w której Polak boi się powiedzieć, że krzywdą Polaków było to i to, a tu jest kłamstwo. Ja jedną z książek Żydzi, Polacy czy po prostu ludzie rozdział zatytułowałam Historyk zawód najwyższego ryzyka. No po prostu ja to widzę po znajomych historykach, kolegach, oni się po prostu boją. Nie, lepiej tego nie ruszać, lepiej to. No proszę państwa, to musimy przełamać. Bo powtarzam raz jeszcze, to, że historycy żydowscy, nie wszyscy zresztą, jest cała masa, zawsze to podkreślam, historyków bardzo uczciwych żydowskich, którzy dążą do prawdy, tak samo i my. I oni też płacą swoją cenę za to. Tak jakby chociażby wspomniana Hannah Arendt czy Finkelstein, który napisał Przedsiębiorstwo Holokaust. Ale ten strach w Polsce ogarnął już po prostu nieprawdopodobne kręgi. No już takie głupoty się wygaduje na konferencjach naukowych historycznych, że ja po prostu przestałam jeździć, proszę państwa, bo strach tego słuchać. Wszyscy między sobą i na korytarzu mówią, no wiadomo, że to jest kłamstwo, że to, ale po co to strach, bo stracę pracę, bo to, bo tamto. No. Tu pani. Tak, więc ja chciałabym coś takiego powiedzieć, że po pierwsze, argument, że na 10 zabitych przez Niemców 9 to byli Polacy, to dowodzi tylko tyle, że w stosunku do ogółu populacji ginął ten sam procent Żydów czy Polaków, dlatego że Polaków było 10 razy więcej. Teraz mam drugą sprawę. Czy to wszystko było szatańskim planem Niemców, którzy wiedzieli, że Żydzi dążą do autonomii na terenach polskich, przed wojną przecież były takie postulaty, i którzy po prostu wykorzystali te dążenia, żeby nakłonić Żydów, żeby sami sobie zbudowali getto i sami potem współdziałali przy własnej zagładzie? Czy też to jakoś ewoluowało i początkowo ci Żydzi mieli rzeczywiście być tylko zamknięci, a potem nagle Niemcy wpadli na pomysł, że prościej będzie wszystkich wyrżnąć i koniec? Nie, proszę państwa, ja myślę, że to pierwsze, co pani powiedziała, to jest właściwie, myślę, że Niemcy
doskonale znali albo mieli dobrych doradców żydowskich, co też nie jest wykluczone, dlatego że 39 rok, wrzesień, koniec września, jest dokument, ja chyba go cytuję w całości w książce o dzieciach żydowskich w klasztorach. Są dyrektywy Niemców, które mówią, że najpierw trzeba Żydów zgromadzić w większych ośrodkach, wyznaczyć Judenraty i tak dalej, i tak dalej. Ostateczne rozwiązanie ma zostać w tajemnicy. Więc myślę, że to był plan Niemców oparty na dążeniach rzeczywiście i na marzeniach żydowskich, dlatego że te marzenia żydowskiej autonomii objawiły się w całej krasie w roku 1919. Ja cytuję w książkach stenogramy z obrad Sejmu, kiedy poseł Grimbaum, reprezentujący grupę żydowskich posłów, ni mniej, ni więcej, tylko żąda od Polski autonomii. Polscy posłowie odpowiadają jednym chórem. Rzadko kiedy Sejm Polski i 100 lat temu i 500 i dziś jest zgodny, ale wtedy był zgodny, że Polska jest państwem tylko Polaków i niepodzielna. Żydzi nie mają prawa do autonomii. Więc Niemcy zdawali sobie sprawę z tego i myślę, że cały ten szatański plan wychodził naprzeciw żydowskim marzeniom, bo ja położyłabym to bardziej w kategorii nie plany polityczne, tylko marzeń, bo trzeba być... Znowu tu dochodzimy do sytuacji, z którą ja osobiście walczę, tam opowiadanie o tej żydomasonerii, że Żydzi są tacy genialni. Widać to, proszę Państwa, Żydzi polityki uczyli się w Polsce, uczyli się od nas. I naprawdę i po dziś dzień w Izraelu nie radzą sobie z polityką. 2000 lat nie potrafili zbudować swojego państwa i tak już chyba zostanie. Więc to był kolejny błąd polityczny. Ale z czego się to brało? Z tego, że Żydzi zawsze uważali, że czuli się tacy odrzuceni przez Niemców, ale tak naprawdę oni się duchowo, oprócz swojej kultury, religii żydowskiej, czuli przypisani do języka i kultury niemieckiej. Pamiętajmy, że jidysz to jest taki żargon niemiecki. Jeśli sięgniemy do źródeł z 1772 roku, kiedy to Żydzi w Brodach i we Lwowie budują łuki triumfalne wkraczającym do Lwowa Austriakom i takie peany na czesie Austriaków powiadają, że no my Żydzi kulturowo czujemy się bliżsi Austriakom i Niemcom niż Polakom. Więc to było złożone. Żydzi przede wszystkim wierzyli strasznie w Niemców. Oni wierzyli w Niemców do tego stopnia, to widać i w filmie Szpilmana i w źródłach żydowskich, że wychodzi tam przepis w 1942 roku, że wszyscy obywatele i Polacy mają, że Żydzi mają, jak ma więcej jak 2000, to ma oddać pieniądze Niemcom. Żydzi sami, Ringelblum pisze i w filmie Szpilmana, Polacy powiedzieliby na nie. Żydzi w tych źródłach żydowskich widać, Niemcy zwracają się do Żydów, że potrzebują tam 20 fortepianów i to i tamto. I Czerniakow zapisuje, że poleciłem temu i temu, żeby podali Niemcom adresy bogatych Żydów, żeby sobie Niemcy wzięli fortepiany. Proszę Państwa, no to tylko kochając strasznie Niemców, można mu oddawać swoje pieniądze, majątek, fortepiany. Dla nas Polaków takie zachowanie to jest po prostu kosmos, zupełnie niemożliwe. I to wszystko jedno, czy będzie to, mamy do czynienia z chłopem, czy z inteligentem, czy nie wiem, profesorem, hrabią, czy księciem. Każdy broni swojego po prostu. Kto by Niemcom oddawał pieniądze, prędzej by połknął te złote dolary niż oddał. Więc tu jest tak, tu mamy, myślę, że powtarzam, odpowiadając na pani pytanie, że rzeczywiście wszystkie źródła wskazują na to, że Niemcy doskonale znali polityczne marzenia Żydów polskich i wyszli im naprzeciw. Zbudowali im autonomię żydowskie po to, żeby łatwiej potem ich wymordować. Więc ja jestem z Solidarności, ponad 30 lat mieszkam w Szwecji.
i przyjechałam bronić honoru chrześcijaństwa i to właśnie interesuje się historią, bo to jest tak, Szwecja i Szwajcaria były neutralne, Biały Krzyż, Złoty Krzyż, więc oświecić nie i tutaj właśnie mam, bo to już w szwedzkim parlamencie objaśniłam, jako Polka, menora to jest żmija, dana nie jest za i to oron, po szwedzku to jest Shema Israel, to znaczy wstyd mi za faryzeuszy i Chrystus powiedział, że moje słowa nie przeminą, jak oni zamordowali Chrystusa, tak zamordowali swoich. I teraz jest zagłada Polski, Polaków, to obserwuję. Dziękuję. Czy jeszcze jakieś państwo pytania macie? Dobrze. Po następnym ma pani powiedziała, że odpowie. Tak, dziękuję. Mariusz Marasek. Chciałem pani zapytać, czy jest jakieś rzetelne opracowanie mówiące o roli w powstaniu w getcie Żydowskiego Związku Wojskowego i czy można by przyjąć tezę, że sposób potraktowania tej organizacji przez historyków trochę nasuwa skojarzenia z żołnierzami wyklętymi w Polsce. No i to samo pytanie dotyczy Betaru. Dziękuję. Proszę pana, więc... Proszę pana, więc tak, absolutnie się z panem zgadzam. Ja sama, jeśli chodzi o Żydowski Związek Wojskowy, ja sama oczywiście nie byłam w stanie zrobić badań również na ten temat i opieram się tylko na tym, co wyrywkowo, właściwie to 10-15 lat temu duży artykuł Pawła Szapiro, historykatu warszawskiego pochodzenia żydowskiego, przywrócił trochę pamięć i to są informacje bardzo szczątkowe, bardzo. Także to jest zadanie dla historyków żydowskich. Ale to znowu mamy do czynienia z sytuacją, że całą chwałę Powstania Warszawskiego zawładnęli Żydzi komuniści z Żydowskiej Organizacji Bojowej, która powstała tak naprawdę jesienią 1942 roku, dopiero pod koniec 1942 nawiązali kontakty z Komendą Główną AK, trochę broni dostali, pisze o tym w różnych wywiadach Marek Edelman i tak dalej. Natomiast Żydowski Związek Wojskowy na pewno stanął do walki, konspiracji w 1939 roku. Są wskazówki takie, że współpracował z Armią Krajową. Są poszlaki, ale mówię poszlaki, że łącznikiem między Armią Krajową a Żydowskim Związkiem Wojskowym był Bednarczyk, Polak. No właśnie, więc to proszę pana, to jest jeszcze zadanie przed historykami żydowskimi. To też trzeba powiedzieć, że Żydzi tak zakłamali swoją historię, że oni mają więcej roboty jeszcze do odrobienia niż my. Dlatego, że jednak nam też wmawiano, że AL to tamto, ale każdy od dziecka wiedział, że była Armia Krajowa i tyle. A u Żydów to nie przetrwało. I trochę zapętlają się w tej swojej historii, dlatego że o ile Paweł Szapiro napisał właśnie, że Żydowski Związek Wojskowy współpracował z Armią Krajową, to teraz podnoszą się głosy żydowskie, że nie. No jednak Żydowski Związek Wojskowy, jego żołnierze zawiesili na getcie, wywiesili dwie flagi, polską i żydowską. Jaka będzie prawda i udział Betaru, to powtarzam, to już jest zadanie historyków żydowskich i oni muszą sobie z tym poradzić, jeśli pamięć o ich przodkach jest im bliska. Mam pytanie do pani. Jak Niemcy u siebie, w swoim kraju, w Niemczech, rozwiązali sprawę separacji Żydów, kiedy Hitler doszedł do władzy? I jaki procent tej ludności żydowskiej na terenie Rzeszy ocalał z pogromu hitlerowskiego? To jest pytanie. A drugie pytanie mam, jak wyglądało sposób, nie wiem, uratowania, co się stało z ludźmi z Judenratów, z tych największych get polskich, Warszawa, Łódź, Kraków, czy Niemcy ich gdzieś wywieźli, czy jak ta sprawa wyglądała? Dziękuję.
Na pierwsze pytanie nie odpowiem panu statystyką, dlatego że nie zajmowałam się niemieckimi Żydami. Ogólnie wiem, że byli wysyłani do obozów koncentracyjnych, mordowali, spalani. Statystyki panu nie powiem, to trzeba zajrzeć do opracowań dotyczących Niemców i nie chcę tutaj mówić cokolwiek. Nie było. To Żydzi do obozów koncentracyjnych. No, wysyłali Żydów niemieckich na przykład do Terezina. Do wielu Żydów niemieckich trafiło do Terezina, do tego obozu na terenie Czech, który potem zlikwidowany, tam przetrwało kilka. Ale gett w takim kształcie jak u nas nie było po prostu, bo nie było też, Żydzi niemieccy byli zasymilowani, nie mieszkali w gettach, oni mieszkali raczej między Niemcami. Natomiast drugie pytanie, przepraszam. W jaki sposób, jak Niemcy zachowali się wobec tych elit, które zarządzały? Aha, tak. No na przykład w Austrii ten Löwenkratz chyba się nazywał, przewodniczący gminy w Wiedniu, który wydał wszystkich Żydów austriackich w ręce gestapowców i wydał na śmierć, który przekazał informacje o chrzczonych Żydach niemieckich. Jemu darowali życie. Po wojnie wyjechał do Londynu i umarł w Ameryce jako wolny człowiek i bohater. Rumkowskiego, króla Łodzi, żydowskiego króla z Łodzi, Niemcy wywieźli do Auschwitz i razem z rodziną zamordowani. Czerniakow popełnił samobójstwo. Więc w większości Niemcy zapłacili im śmiercią za ich zachowanie. Ale były wokół nich ta elita, gett, na przykład Reich Ranicki, który był tłumaczem u Czerniakowa, który był człowiekiem uwikłanym w zbrodnie przeciwko Żydom na pewno, który po wojnie był funkcjonariuszem UB, a potem wylansował się na guru literatury polskiej, tłumaczeń w Niemczech. Przeżył, miał się dobrze do śmierci, umarł nie tak dawno. Pojechał Rumkowski. Zasłużył na to, tak. Ja chciałem właściwie tak zapytać, czy pani doktor się zgodzi ze mną, że ja oczywiście zgadzam się z panią doktor, że i to jest oczywistość, że oni są narodem przez większość swojej historii bez państwa i jak każdy naród, żeby przetrwać, potrzebują czegoś, co by ich, że tak powiem, jednoczyło. I oni przeżyli kilka takich momentów w historii, gdzie mieli podobny problem jak w XX wieku. To znaczy mieli to w pierwszym wieku, kiedy Rzymianie zburzyli im po powstaniu świątynię jerozolimską, przypowiedzianą zresztą przez Chrystusa. I wtedy załamał się judaizm świątynny, ten antyczny. W to miejsce oczywiście zostało wypełnione przez judaizm rabiniczny. Wielkie zakłamanie oczywiście, ale dzięki temu przetrwali. Oni teraz, załamała im się w XX wieku religia żydowska. I oni już nie mogą się orientować wokół religii, w związku z tym jako bezbożnicy, nawet rabini uważam, że są bezbożnikami obecni, natomiast potrzebują mitologii. Tą mitologią jest antysemityzm, czyli otoczenie jest antysemickie, zwłaszcza Polacy, a oni muszą się w tej mitologii wyidealizować. I właśnie z tym mamy obecnie do czynienia. Proszę Państwa, tu dotykamy kolejnej sprawy. No i tu tak, kluczową postacią do zrozumienia mentalności żydowskiej jest ten Haman. Ja piszę w książce
poza granicą Solidarności poświęcam temu cały rozdział. Hamany i Judasze. Ten Haman, jak gdyby to jest taki symbol, bo tak, słowo antysemityzm wymyślili Niemcy w połowie XIX wieku. Więc ono ma 150 lat. Natomiast Żydzi zawsze, tak jak mówiłam, mają to, religia im nakazuje, żeby krzyczeć o grzechach, które kto inny wobec nich popełnia. I dawniej nie mówili na narody, zawsze to padało na narody, które dawały im gościnę. Są świadectwa, że w V wieku Rzymianie, w XII Anglicy i tak dalej można wyliczać. Teraz padło na nas Polaków, że nazywani byliśmy Hamanami, czyli wszystkie narody, które udzieliły gościny Żydom, były nazwane Hamanami. Dlaczego? Trudno powiedzieć, może to Żydom potrzeba, muszą kogoś zawsze, wedle zasady Nowego Testamentu, że widzisz źdźbło w oku bliźniego, belki w swoim oku nie widzisz. To gdzieś tak to wygląda, tak jest im wygodniej. I następna rzecz to jak gdyby znowu dochodzimy do takiego relatywizmu, czyli inne normy stosujemy wobec innych narodów, zwłaszcza narodów, którzy udzielają nam gościny. Krzyczymy dziś, że są rasistami, że są antysemitami i jednocześnie w Knesecie 2 czy 3 lata temu rabin Joseph Owadia mówi oficjalnie o wykładni żydowskiej, że goj, czyli każdy nie Żyd, ma dla Żyda wartość osła. Pan jest osłem, ja jestem oślicą i tak dalej. Czyli rasizm w religię żydowską jest wpisany rasizm, pogarda dla gojów i przekonanie, że są narodem wybranym. 3 lata temu byłam w Izraelu po raz ostatni w życiu z moją córką najmłodszą, która właśnie tu siedzi. Na każdym kroku, nawet taksówkarz, z którym jechałyśmy na lotnisko, trochę ją podrywał, myckę miał na głowę i tłumaczył, że oni są narodem wybranym. I pogarda, straszna pogarda dla nas wszystkich gojów. I tyle. Musimy mieć tego świadomość i przecież nie będziemy się z nimi ani bić, ani nie będziemy o to kopii kruszyć. Myślę, że mieliśmy wiele kłopotów przez Żydów w ciągu kilkuset lat. W tej chwili to już są jakieś, powiedzmy sobie, jeszcze troszeczkę. No weźmy, ja zawsze mówię, nie wiem, czy Urbana można uznać za Żyda, bo Żydzi się go nie chcą i mówią, że to myśmy go wychowali, bo on już nie jest żydowski, bo my kupujemy jego gazety. Rzeczywiście kupowaliśmy gazety, nie. No, widzieliście państwo ostatnio w internecie, że powiesił sobie, za przeproszeniem, na gaciach i na swojej biało-czerwoną flagę z Polskę walczącą i powiedział, że on tu ma Polskę. My naprawdę za dużo pozwalamy, bo w normalnym kraju państwo polskie powinno tego byłego Żyda, komunistę, komucha, trudno, bo ja naprawdę boję, toczyłam i rozmowy z nieżyjącą już profesor Judytą Kesterberg, Żydówką ze Stanisławowa. I ona mi bardzo prosto wyłożyła, bo o Urbanie była mowa. Przecież wyście go wychowali. Wy dajecie mu zarobić, wy kupujecie jego pismo. Nie, to sobie go wyjście, on już do Żydów nie należy. On jest komunistą i waszym komunistą polskim. No więc to są tego typu sprawy. Proszę bardzo. Maciej Goliszewski. Panie doktor, ja chciałbym jedną rzecz wyjaśnić a propos ekshumacji w Jedwabnym. Otóż to był 2001 rok uroczystości. Poprzedzone rzeczywiście tam przygotowanie tego miejsca, z tym, że wpływ na decyzję polskich władz miał nie rabin Michael Schulrich, który był naczelnym rabinem od 2004 roku, tylko rabin Joskowicz, który był z Izraela. Ale Joskowicz chyba już nie żył. Nie, był wtedy właśnie nie Schulrich, tylko Joskowicz. Natomiast chciałem powiedzieć tak, że
obojętnie, czy wszystko to było... jedno, który ta, to ta. Nie należało go słuchać. Nie, to chodziło o to, że to była ewidentna wpadka polskich władz. Oczywiście. Dlatego, że w 1988 roku 13 grudnia w Warszawie na Gibalskiego odbyła się uroczystość ekshumacyjna. Tam do dzisiaj stoi odpowiedni monument, w której uczestniczyło 21 rabinów z zachodniej Europy i ze Stanów Zjednoczonych. I ekshumacja się odbyła. I ja byłem na przy tej ekshumacji, więc jestem jak gdyby świadkiem historii i mówię, że jest to możliwe. Tam były na boisku dawnego stadionu Skry, Okopowa, Gibalskiego, ten rejon, był stadion, było boisko stadionu Skry bodajże, jak pamiętam, i w czasie wojny Niemcy dokonywali tam masowych egzekucji zarówno na Polakach, jak i Żydach. I w czasie prac, tuż po wojnie, część ofiar przeniesiono na cmentarz powstańców Warszawy na Woli. Natomiast w 1988 roku rozpoczęto tam jakieś prace budowlane na Gibalskiego i koparka przy kolejnym zanurzeniu łyżki w ziemię odsłoniła, no odsłoniła groby masowe po prostu. W każdym bądź razie zgadzamy się, że ekshumacja musi być przeprowadzona. I jest możliwa. I koniec. I jest możliwa. Oczywiście. Dziękuję. I nie wiem, może w przyszłości historycy wyjaśnią, co się stało, że nagle pod presją Michnika, Grossa i rabina Joskowicza, którego znałam osobiście i miałam z nim perypetie przez kilka lat, bo chciał, żebym mu sprzedała dzieci żydowskie uratowane w klasztorach, które żyją w polskich rodzinach. No kosmos, proszę państwa, kontakty były z tym rabinem. Okazuje się, że podejrzewam, nie, myślę, że ten rabin Joskowicz to był właśnie policjant żydowski i pisze o tym w książce Żydzi, Polacy czy po prostu ludzie. To brak słów, już nie będę państwu opowiadać, bo tę historię opisałam. Nie, nie mówmy tak, proszę państwa, że Żydzi to bydło. Miejmy świadomość, wśród Żydów są naprawdę przyzwoici i mądrzy ludzie. No więc, no ale ja proszę to... mi dać dokończyć, że... Nie można powiedzieć... Chciałem państwu powiedzieć, że jestem Żydem, więc jeżeli coś tak mówisz, to chodź tutaj, pogadamy sobie. Więc proszę państwa, trzeba... Ja w mojej książce i zawsze powtarzam, nawet dziś w rozmowie z pewną Żydówką powiedziałam, że rzeczywiście wielka szkoda, że byłam za młoda i za głupia, żeby w czasach, kiedy żyli historycy, profesorowie Hone Szmeruk, Maurycy Horn, Lucjan Dobroszycki, który znałam osobiście, byli to naprawdę rzetelni, mądrzy historycy. I brakuje Judyta, wspomniana tu profesor Judyta Kestenberg, która... W Princeton była konferencja, ja miałam swój referat. Powiedziałam o dzieciach żydowskich ratowanych w klasztorach i o tym, że Polacy płacili życiem za ratowanie Żydów. To byli profesora wrowi amerykańscy, zdziwieni, bo też nie wiedzieli o tym. Opisałam go zresztą z nazwiska w książce. Szefa archiwum w Yad Vashem skoczy, powiedział, że ja kłamię. Ja nie musiałam się odzywać. Profesor Judyta Kestenberg, która siedziała obok mnie, a powiedziała tyle, że... Więc nie mówmy, że Żydzi to bydło. Nie o to chodzi, proszę państwa. Chodzi o to, żeby pamiętać, współpracować z Żydami, tymi, którzy chcą prawdy historycznej, z uczciwymi, porządnymi ludźmi i piętnować tych, którzy... dążą do kłamstwa. Ale to samo mamy w Polsce. Ja państwu mogę pokazać całą masę historyków polskich, którzy zakłamywali historię. Żołnierzy wyklętych, historię żołnierzy wyklętych zakłamywali historycy polscy, a nie żydowscy. I różne inne głupstwa. Więc to nie tędy droga. Ja mam dwa pytania.
Pierwsze dotyczące pani artykułu w warszawskiej gazecie, gdzie pani wspomniała o braku w historii, w Muzeum Historii Żydów Polskich wzmianki o hasydach. Czy miała pani jakiś oddźwięk ze środowisk warszawskich czy innych? I drugie pytanie do pani, jak również do nas wszystkich. W jaki sposób możemy rozprowadzić więcej książek pani doktor? Bo to, co jest w tych książkach, to naprawdę to jest brylant. I jak to zrobić? Może tu państwo mi pomożecie to zrozumieć, może przy pomocy pani doktor, bo my po dzisiejszym zebraniu się rozejdziemy, a problem pozostaje. Nie wiedzy, co z nami jest robione i tak dalej, i tak dalej. Dziękuję. To ja może dołączę swój pomysł o przekładzie książki na język angielski. Za chwilkę o tym muzeum powiem. Proszę pana, to jest... Ja się czasem zastanawiam. Muzeum Żydów Polskich tworzyli historycy polscy i żydowscy. Ile w tym złej woli, ile zwykłego takiego niedołództwa u jednych i u drugich, trudno mi ocenić. Na pewno, no proszę pana, jest udowodnione. Wyrozumski, pomijając inne nazwiska, z polskiej strony, profesor Homme Szmeruk ze strony żydowskiej ustalili, że nie było, że Kazimierz Wielki nie miał Żydówki kochanki Esterki. Że to jest ballada wymyślona przez Żydów w XVI wieku. Idę do Muzeum Żydów Polskich i czytam bardzo piękną inscenizację, że Esterka była kochanką, czy tam króla Kazimierza. Więc to dowodzi po prostu niedouczenia. Tego, że ci historycy nie mają pojęcia, ci, którzy tworzyli to muzeum, o co chodzi. W wypadku hasydów to już jest zbrodnia przeciwko narodowi hasydzkiemu, bo trzeba powiedzieć, że możemy mówić, hasydyzm narodził się około roku 1770. To była sekta w religii żydowskiej, ale to była sekta, która, powtarzam, obejmowała 85% żydowskich mieszkańców Polski. I jestem w Muzeum Żydowskim, jest wiek XIX, jest wiek XX. Żydówki są wyfiokowane i w kapeluszach z parasolkami, a Żydzi z muszkami i w smokingach. Takich Żydów było 2-3%, było 5%. A gdzie jest te 85% hasydów? Nie ma ich, bo ci zasymilowani Żydzi, Żydzi komuniści się ich wstydzą. A to jest nasza wspólna historia. To są ci bardzo często bardzo porządni, uczciwi Żydzi. To jest ten Jankiel od Mickiewicza. Nam nie wolno o tym zapomnieć, nawet jeśli Żydzi zapominają. Mam nadzieję, że historycy w przyszłości ocenią całe to kłamstwo i opiszą wszystkie kłamstwa związane z budową Muzeum Żydów Polskich, bo to jest taka po prostu wioska potiomkinowska, żydowska do pokazania turystom ze świata. Ale my Polacy wiemy, że tu mieszkali hasydzi. Nie, proszę pana, oni nie czytają, oni mają w nosie po prostu w swoim kociołku takim lewacko-żydowsko-polskim niedouczonym się kiszą i myślą, że są wspaniali. No ich kłamstwo kiedyś runie. No ja nie mam, ja jestem tylko zwykłym historykiem, nie mam mocy sprawczej, nie mam władzy politycznej, nie chcę, więc tylko robię swoje. I wierzę w to, że prawda zwycięży. Andrzej Cieślak. To jest spotkanie historyczne, ale zajmujemy się historią przecież dlatego, że jest nauczycielką życia. Pani dała tytuł swojej tej głównej książce Poza granicą Solidarności. Czy teraz patrząc w przyszłość jest szansa, że w momencie kiedy może nas połączyć zagrożenie, bo Polacy są zagrożeni w swoim bycie państwowym przez swoich sąsiadów,
zagrożeni są Żydzi w Izraelu. Henry Kissinger wyznaczył, jeśli dobrze pamiętam, kres państwa Izrael na rok 2025. Co się dzieje w Europie Zachodniej ze strony środowisk islamskich, jaki jest antysemityzm, też widzimy. Jednym słowem, no, chciałbym panią poprosić o głos w dyskusji na temat książki Krzysztofa Kłopotowskiego, jego pomysłu, żeby sprowadzić do Polski 3 miliony Żydów jako możliwość wzmocnienia. Proszę państwa, to są takie jakieś sny, pomysły. Ja jako historyk nie mogę się tym zajmować, dlatego że co by było gdyby, to od pierwszego roku historii profesorowie mówią, historyk nie może w ogóle używać tego zdania. Co by było gdyby? Myślę prywatnie teraz, nie jako historyk. Myślę, że Polska już 1000 lat gościła Żydów i starczy. Myślę, że ewentualnie powinni znaleźć sobie inne lokum. Chociaż głównie, proszę państwa, powiem, że to z sympatią. Dzieci tych Polaków, tych Żydów, którzy wyjechali w 1968 roku, dzieci pojedyncze przypadki przyjeżdżają tu i mówią, że mają w nosie Izrael, czują się Polakami. I to są pojedyncze, powtarzam, przypadki. Mają do tego prawo. Dlaczego tak mogą się czuć? Bo jednak ta emigracja 1968 roku, ci Żydzi, którzy często uciekali nie z powodu antysemityzmu Polaków na pewno, trochę z powodu antysemityzmu i rozgrywek komunistów polskich i żydowskich, ale dlatego, że można było paszport dostać, to wyszukiwali babkę, Żydówkę, wyjeżdżali. Ale w tym Izraelu, ja to w jednej z książek opisuję takie spotkanie, w tym Izraelu te dziewczyny, jak się dzieci urodziły, gotowały im pierogi ruskie, naleśniki, barszcz z kiełbasą. I te dzieci przyjeżdżają tu, o paru, mówię, do trzech wypadkach znam. Przyjechały, spotkały dziewczynę, chłopaka, powiedzieli, tu jest moje miejsce i mam w nosie wszystko. Mają do tego prawo i w porządku. Natomiast 3 miliony Żydów to jakieś pomysły zupełnie idiotyczne i wróżenie z fusów, no tak bym to nazwała. Bo poważne, to nie są poważne rozważania, wie pan. Ostatnie pytanie. Ja tylko mam glosę do tego, o co Andrzej zapytał. Andrzeju, takie głupoty wygadują tylko ci, którzy zapominają o tym, że istnieje państwo polskie. Ja rozumiem, że jak było państwo Platformy, to mogliśmy oczekiwać każdej decyzji. 3 milionów ruskich, 3 miliony Arabów i tak dalej. Ale wygraliśmy te wybory. Teraz rząd ma rządzić zgodnie z polskim interesem. To naprawdę nie będzie robił takich rzeczy. No dajmy sobie spokój. Oczywiście, proszę państwa, my przestajmy się martwić takimi... Dwie rzeczy. Paweł Zdun. Ale nie, ja specjalnie się w tamtą stronę odwracam. Ale mnie celowe. Pan pyta? Przepraszam. Nie, bo jeśli państwo macie odpowiadać, to do państwa, ale jeśli to nie. Do mnie, to bardzo proszę. Czy pani pozwoli, że ja powiem to co chcę powiedzieć? Dziękuję. Czekam bardzo. Czekam na pana pytanie. Najpierw się chcę skierować do osoby, która użyła sformułowania bydło. Jako bywalec protestuję, bo to albo głupota, albo prowokacja. W jednym i w drugim przypadku ta osoba, wydaje mi się, ja mówię w swoim imieniu bywalca, nie pasuje tutaj. A teraz pytanie do pani. Panie Ewo, z niektórymi ludźmi się nie dyskutuje, więc jeżeli można, to zamknijmy to. To jest pytanie, a teraz pytanie do pani. Mnie interesuje jedna rzecz, bo pani mówiła o swoich badaniach w źródłach, także żydowskich. Mnie interesuje, czy pani coś wie o recepcji swoich badań albo... Czy pani na przykład próbowała brać udział w jakiejś konferencji, a jeśli nie, to może warto byłoby, żeby skonfrontować swoje badania, swoje wyniki z badaniami i z poglądami żydowskich historyków
amerykańskich i izraelskich. Proszę pana, tak, pisząc książkę Poza granicą Solidarności, na przykład rozdziału, jeśli pan by przeczytał tę książkę, to w przypisach jest na przykład konsultacja z nieżyjącym profesorem Jakubem Goldbergiem i jego żoną Olgą Goldberg. W pisaniu pomagali mi Żydzi. Swoje, jeśli chodzi o, tę ostatnią książkę Poza granicą Solidarności, miałam te tezy, głosiłam na uniwersytecie, na Columbia University. Żydzi doskonale ją znają. Książkę zaatakował Michnik w 2006 roku. Niemerytorycznie napisał tylko, że Kurek straciła wrażliwość na krzywdę Żydów. Merytorycznej dyskusji, merytorycznie nikt tego nie był w stanie skrytykować. Jeśli chodzi o konferencje naukowe, to w mojej książce Żydzi Polacy czy po prostu ludzie napisałam około roku 2005-2006 przestałam jeździć na konferencje naukowe. Dlatego, że na każdej konferencji, proszę pana, jak już polsko-żydowskiej, jak już Żydzi nie mieli innych argumentów, to mówili, że my i tak jesteśmy z antysemitami, bo w jasełkach mamy Żyda. Więc odpowiedziałam książką. I tyle. W IPN-ie pojechałam do Rzeszowa na jakieś usilne prośby, powiedziałam te tezy, no to usłyszałam, że Czerniakow konspirował, więc nie można serio. Wie pan, ludzie się, i to dotyczy nie tylko żydowskich historyków, to jest porażające. Strach, potworny strach w środowiskach historyków. Więc po co jeździć na konferencję, żeby tysięczny raz gadać o Żydzie w jasełkach. Mnie to tak już miałam tego dojść, że naprawdę, ponieważ pracę magisterską pisałam, proszę państwa, Dziecko w kulturze polskiej średniowiecza renesansu, to akurat misteria bożonarodzeniowe, malarstwo, te rzeczy miałam w jednym palcu. Siadłam, rozgryzłam to i w tym pomagali mi na przykład właśnie żydowscy historycy. W obaleniu mitu o tym, że Żydzi nie uczyli, na przykład Alina Cała, historycy z Muzeum Żydów Polskich, a Alina Cała to dla nich jest Biblia. Ja 20 lat temu z profesorem Honeszmerukiem, nieżyjącym już, obaliliśmy mit o tym, że Żydzi nie znali polskiego języka, ponieważ Żydzi nie, Polacy nie dopuszczali do szkół Żydów. Profesor Honeszmeruk, cytuję go i znalazłam inne źródła, Żydzi nie znali polskiego języka dlatego, że alfabet łaciński to był galches, czyli księży język, trefny, tak jak świnina. Dlatego nie uczyli się polskiego języka. Pierwszy Żyd, który nauczył się polskiego języka w mowie i w piśmie, to też podpowiedział mi profesor Honeszmeruk, to jest Kraków, Pinkas Szyjowicz zdaje się nazywał się, 1774 rok. Proszę państwa, proszę pana, więc to nie jest tak, że ja w jakiejś próżni, ja jestem na indeksie w Polsce, co jest bolesne, bo na przykład w zeszłym roku był rok Karskiego. W Holandii były uroczystości, ponieważ profesor Karski napisał wstęp do mojej książki o dzieciach żydowskich. Znaczy bolesne, ja mam to wszystko w nosie. Więc w Holandii chciano zaprosić mnie i konsulat, jak zobaczył moje nazwisko, to powiedział, że tej pani nie chcemy. No więc Polonia na swój koszt zaprosiła mnie. Więc gdyby to Żydzi mnie tak prześladowali, to bym powiedziała, no to jak gdyby, ale jak własne państwo i własne konsulaty, to w jakim kraju my żyjemy? Mam nadzieję, dobrze pan powiedział, panie Józefie, że to jest nadzieja, że od 2 tygodni, że państwo polskie zacznie normalnie dbać o politykę historyczną i o nasze sprawy. Także to jest paradoks też tego wszystkiego, proszę pana, że moje prace są bardziej znane w Izraelu, w Ameryce niż w Polsce, bo ja tu jestem na indeksie, ja jestem zakazana. W Izraelu lata temu pisano na temat moich badań kilka prac magisterskich i w Hajfie i chyba ze 2 doktorskie. Więc to nie jest tak, że ja sobie gdzieś, no to jest
takie typowe dla III Rzeczpospolitej, tak? Ale nie mam do nikogo pretensji. Ja kocham swój zawód, uważam, że to jest mój obowiązek odkłamywać historię, a nawet jak umrę i nikt o tym nie będzie wiedział, to zostaną książki. I tyle. Cieszę się, że jest zainteresowanie i ludzie czytają to, a że mnie władze nie lubią, no to nie wszystkich muszą lubić. A dla nas jest olbrzymim zaszczytem, że w tym odkłamywaniu historii możemy mieć swój maleńki chociaż udział. Ewo, bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy.